dzisiejszym czytaniu Biblia na dzień dobry, Jeremiasz 35, wspomina o czwartym przykazaniu. Tym pierwszym z obietnicą. Czci ojca swego i matkę swoją. Apostoł Paweł w liście do Efezjan z kolei pisze: dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe. Czcij swego ojca i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło i abyś żył długo na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana. W kontaktach z rodzicami możemy mieć mieszane uczucia. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy byliśmy maltretowani w dzieciństwie i nosimy blizny po tym znęcaniu. Być może uczono nas, że brak szacunku dla rodziców jest grzechem. Grozi to kilka niepokojących pytań. Jak możemy uhonorować kogoś, kogo czyny nie były godne szacunku? Czy to oznacza, że pozostajemy pod ich kontrolą i ulegamy ich manipulacjom, aby podobać się Bogu? Biblia mówi: czci ojca swego i matkę swoją, jak ci nakazał Pan Bóg Twój, wtedy będziesz żyć pełnią życia na ziemi, którą Pan Bóg Twój ci daje. Słowo czcić, cześć, pochodzi od rdzenia oznaczającego ciężki, oznacza ustalenie wagi relacji. Mamy przywiązywać dużą wagę do roli naszych rodziców w naszym życiu. Nie oznacza to jednak, że mają prawo niszczyć nam życie tylko dlatego, że wydali nas na świat. Nawet Jezus powiedział: bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem i córkę z jej matką, a synową z teściową. I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znajduje swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Mateusza 10:35-39. Kiedy oceniamy nasze życie, możemy oddawać cześć naszym rodzicom, uświadamiając sobie, jak wielki wpływ na nas wywarli. Nie musimy pozwalać im manipulować nami i wykorzystywać nas, aby podobać się Bogu, ale nadal możemy ich kochać, nawet jeśli być może będziemy musieli ustanowić granice w naszym związku. Najlepszym sposobem na oddanie czci naszym rodzicom jest sposób, w jaki żyjemy zgodnie ze Słowem Bożym i zawartym w Biblii. Myśli te zebrałem na motywach artykułu Steve'a Artenburn, New Life Life. A teraz czas na dzisiejszą modlitwę. Drogi Ojcze Niebieski, modlę się dzisiaj, abyś pomógł mi czcić, kochać i okazywać szacunek moim rodzicom. Modlę się, abyś nauczył mnie, jak mieć dobre, zdrowe granice w moich relacjach z nimi. Amen. Miłego dnia.